Dzień dobry Państwu, studio Kadry na żywo. Moimi gośćmi są dzisiaj Alicja Miszkurka, koordynator regionalny Szlachetnej Paczki, i Kinga Stachura, lider rejonu Tarnów-Wschód Szlachetnej Paczki. Dziewczyny, czy możecie powiedzieć coś o tej akcji? Tak, to Szlachetna Paczka to akcja, która już w 17 edycji w tegorocznej obejmuje właściwie całą Polskę. Jako wolontariusze chodzimy do rodzin, które potrzebują tego kontaktu i spotkania z nami. Spotykamy się z rodziną 5 razy, żeby dać im taki impuls i pokazać, że mimo ich sytuacji trudnej, często i materialnej, i życiowej, ten etap jest dla nich etapem przejściowym i jeszcze są w stanie ciągle coś zmienić w swoim życiu. I jakby to im chcemy pokazać, że są dla nas ważni. No i oczywiście dochodzi do tego też ta pomoc materialna w postaci paczki, którą do nich kierujemy, za pośrednictwem naszych wspaniałych darczyńców, których też szukamy przez naszą stronę szlachetnapaczka.pl. Od 18 listopada można też zostać darczyńcą. Czy to jest Wasza praca w ramach wolontariatu? Tak, jest to wolontariat. Wolontariat, który nam daje niesamowity wzrost, gdzie tej naprawdę największą zapłatą jest widok ludzi, szczęśliwych ludzi, którzy otrzymują pomoc, i to, jak oni się zmieniają. Czy możecie podać jakiś przykład, taki dobry przykład właśnie udziału kogoś z zewnątrz? Jest bardzo dużo takich przykładów. Na przykład tak jak tutaj jesteśmy, jeżeli o to chodzi, to wszystko, co się tutaj dzieje, to jest za sprawą wielu ludzi. To, że mamy pozwolenie, to, że mamy tak dużo rzeczy, to, że możemy się dzielić tym z innymi. To, że mamy na finale magazyny, że mamy pożywienie dla wolontariuszy, to wszystko jest działanie ludzi z zewnątrz, ludzi, którzy nie muszą tego robić, a jednak chcą pomagać. I niesamowite jest też to, jak paczka jakby wpływa na ludzi, do których docieramy. Na przykład są historie osób, które kiedyś dostały paczkę, a dzisiaj są wolontariuszami. Albo historie osób, które kiedyś dostały paczkę, a dzisiaj są inwestorami społecznymi i pomagają nam całą tą paczkę zorganizować i sfinansować. I to jest w tym wszystkim najpiękniejsze i życzę Wam, aby ta akcja się powiodła, a Tarnów stał się miastem przyjaznym dla ludzi i dla Szlachetnej Paczki. Dziękujemy.